podczas weekendu będziemy mieli lodowisko na wolnym powietrzu tutaj przy Toyota Park? Mamy troszkę inny problem niż w latach ubiegłych, bo w latach ubiegłych było zbyt ciepło. Teraz olbrzymie opady śniegu, które były przez ostatni weekend, powodują, że my najpierw musimy je wszystkie usunąć i to do takiego poziomu, żeby móc zacząć zalewać, więc to... Patrzę na ten weekend jeszcze z optymizmem, jeśli oczywiście nie będzie dodatkowych opadów śniegu. Aczkolwiek myślę, że nastawiajmy się, że na końcówkę weekendu lub zaraz po weekendzie będziemy mogli, jeśli pogoda nam pozwoli, rzeczywiście otwierać lodowisko. No ale tak jak widać na obrazkach, walczymy cały czas z olbrzymimi hałdami. No i jest też mroźno, więc tutaj ten śnieg nie topnieje, nie wypełnia tych przestrzeni na dole. No gdzieś nie możemy zacząć zalewać zbyt wcześnie, bo inaczej po prostu pewne rzeczy mogą nam popękać i jest to dla nas nowe doświadczenie, natomiast na pewno od przyszłego roku, jak już z racji tego, że ten agregat już będzie u nas stał na stałe, będzie łatwiej przewidywać też pogodowe warunki i termin, w którym będzie można zalewać. Także agregat już jest, wszystko jest gotowe. Jeśli nie będzie nowych opadów śniegu, to zaczniemy wszystko podłączać od środy. Wydaje mi się, że tak uda nam się zalewać. Później jest potrzebne takie 3 dni spokoju, aby nie wywiewało, aby tafla mogła być gładka, no bo jeśli zrobimy na takiej chropowatej tafli, no to żadna będzie to przyjemność z jazdy, dlatego pierwsze zalanie jest najważniejsze.